Nie bądź taki ubogo ojca. Przecie nie na rzeź idziesz, a przeciwnie. Mały, kazałeś jej przecie powiedzieć, że przyjedziesz, nie? Ona czeka. Patrz, nasz leci. Nie szal. No chodź. Przestań. Ale chodź, mówię ci, nie... Ja mam przyjść w zeszłym tygodniu, wiesz? Ale brat nie chciał mi powiedzieć, w którym szpitalu leżysz. No, moje biedactwo. O Boże, co ja przeżyłam, jak się dowiedziałam. To bynajmniej jakby przeze mnie, nie? Ale skąd? Jechałeś przecież do mnie, jakby nie było. Tak się cieszyłam na tę niedzielę. Czekam. Czekam i już się zaczęłam denerwować, bo miałam tej nocy sen. A ja jestem taka, że mi się zawsze wszystko wyśni. Pomarańczka. Ma pani jakiś nóż? Leży na stole, może pani sobie weźmie. Więc kiedy brat zadzwonił, zanim mi powiedział, to już wiedziałam, że coś się stało. A wiesz, co mi się śniło? Że wpadłem pod samochód. A nie. Śniło mi się, żeśmy razem kupowali samochód. Taki podobny do Fiata, tylko dużo ładniejszy. A ty powiedziałeś, że to nowy model i że może latać jak helikopter. Tylko trzeba mieć taki specjalny kluczyk. I chciałeś, żebym ci ten kluczyk dała. A ja bynajmniej nie chciałam dać, bo mnie wziął strach. Więc ty wtedy ze złości kopnąłeś w oponę i guma pękła, trzask, huk,
gdzieś się zapodziałeś. Zniknąłeś z tym trzaskiem. To nie jest takie proste. Co? Zniknąć z trzaskiem. Bynajmniej. Nie rozumiem. Opowiedz, jak to się stało. Do mnie jechałeś? Jechałeś do mnie? O, gruchnie tysiąc tą razą. Tysiąc? To zależy, jak poleży. No zasuwaj, stary, twój muszek. Jak mój to... To waletka czerwienna. To się pali piasku. Aha. Co? Przyszło rozpieprzyć pareczkę? A co to na jego morgi? Dosyć by tego grania na dzisiaj. Nie, jajcz, nie, jajcz. Niedługo wróci mały. No to co? No. Jak wróci, to weźmie się zaraz za obrazki. Nijak. Nijak, nijak, nie, nijakuj, nie, nijakuj. Siedź na dupie i przytakuj. I przytakuj. O. Przytakuj. Do domu by pojechać, co? Coś ty do domu. O. A to je. Zobacz, jaka chmura lizie. Żabami będzie biło. Co jemu żaby, jak on chce do baby? W środku tygodnia, co on, urzędnik jaki, żeby w środku tygodnia nie brać, a w sobotę. W sobotę to co innego. W sobotę to każdego pili, nie? No, dawaj. I tam. Patrz, licz. Licz swoje. Teraz, kiedy się tyle pisze o materialnych bodźcach wydajności pracy, trudno jest pominąć determinanty społeczne. No to znaczy... To znaczy warunki życia tych ludzi. Bo co innego są plany produkcyjne, a co innego są determinanty społeczne. Czyli nacisk społecznych oczekiwań i efektywność pracy takiego robotnika. Miałaś mi podać adres hotelu robotniczego. Gdyby mnie tam posłać, to ja bym trafiła, ale tak to ja nie pamiętam nazwy. A nie, dla pana szkoda. Dziękuję. Miałaś już przecież kilka adresów, choćby na Woli. Tak, tak, zrobiłam tam wstępny sondaż, ale tam jest zbyt duża populacja. Mnie to nie interesuje, ciekawsza jest mniejsza zbiorowość. To jest metoda diagnostyczna, daje jakieś wyniki. Czy ty rozumiesz, co ona mówi? Staram się. Oj, mama, jesteś lekarzem i powinnaś wiedzieć, co to jest diagnoza. To samo w socjologii. Trzeba zbadać przyczyny zjawiska, żeby później zastosować terapię. A jeżeli jeszcze zrobimy konkretny plan socjotechniczny? Gdyby pani chciała... To ja mogę pani podać nazwisko mojego znajomego, co mieszka w tym hotelu. Od niego by się pani więcej dowiedziała, jak od innych, bo on ma więcej wykształcenia. To znajomy z twoich stron? On, proszę pani, jest ze wsi. Wiem, 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 wiem. Z twoich stron to nie znaczy, że z twojej wsi, tak? To twój narzeczony? Nie. Teraz... To każdy dostaje bzika na punkcie wykształcenia. Jak ktoś jeden liźnie choć trochę więcej szkoły niż drugi, to a zaraz... A może on tutaj czasem przychodzi? Nie. On, proszę pani, nie wie, że ja pracuję w takim charakterze. Kiedyśmy się poznali, to ja mieszkałam w hotelu. Ale nie w tym, co on, tylko w żeńskim. No i pracowałam w fabryce. Miałam tam nawet widoki. Majster mi mówił, że ja mogę bardzo daleko zajść. Ale ja odeszłam. No miałam dosyć tych wszystkich zebrań, zobowiązań, masówek i zawsze po godzinach. A kiedyś byłam umówiona z tym moim znajomym do kina i przyszedł majster i powiedział, żeby zostać. No to ja mam kawę. Kto pije? Wszyscy. To ja już nastawię. A mnie się nie podoba ten twój temat. A jeszcze bardziej mi się nie podoba ta perspektywa łażenia po hotelach robotniczych. Czy ty nie możesz sobie znaleźć czegoś bardziej atrakcyjnego? No, w każdym razie bardziej...
11, 20. Tak, proszę pani, wyglądają te pokoje. Dzień dobry. Nie ma większych, ani mniejszych. W każdym mieszka tylko czterech. No i każdy ma taki segment na swoje ubranie. No co no? Widzę, że dawno nie było kontroli. Ile razy mam panu powtarzać, że szafa jest tylko na ubrania? Ale że mi wszystko zaćpali? A tak to się to zamknie, o, na kluczyk, o, i już. Żeby mi to stąd zaraz zniknęło, jasne? Albo na przykład ta. To akurat jest małego. On jest w tej chwili w szpitalu, bo miał wypadek. A, książki to można. Książki można. Książki to co innego. Nie brudzą się, nie psują. Ale one się lękną. Podusić się tu u was można. Straszliwy zatruch. A co tu ma pachnieć? Ta pani jest z Instytutu Socjalistycznego. Socjalistycznego. No tak, tak. I chciałaby z wami porozmawiać. Można, czemu nie? No, więc odpowiadać mi na wszystko, całą prawdę, rzetelnie, bo to jest potrzebne dla nauki. Proszę. Dziękuję. Pozwolą panowie, że przeszkodzę w grze. No proszę, nie, nic takiego. Ja nazywam się Natalia Lewicka i prowadzę badania z ramienia Instytutu Socjologii. A czy to jest jakiś urząd? A wie pan, u nas się nie tylko urzęduje, ale także przeprowadza badania naukowe. Trafiłeś w dziesiątkę niejaki. To jest właśnie taki urząd, w którym się obmyśla ten twój socjalizm. A czemu to niby mój? A co może mój? Komu dał majątek? Mnie czy tobie? Zafundowali mu tam, proszę pani, jezioro, zaporę mu zrobili. Pełno tam się teraz kręci tych wczasowiczów, za byle kawałek piasku z krzaczkiem bierze ciężką forsę. Nie rachuj innym, bo tobie nikt nie rachuje. A co może nie? Chłopcy, spokój. A co pani chce od nas wiedzieć? Chciałabym poznać poglądy panów na niektóre sprawy. Przeprowadzamy badania naukowe dotyczące mieszkańców hoteli robotniczych, ich stosunku do pracy, nauki i czasu wolnego. Jeśli chodzi o stosunek, proszę pani, to najlepszy stosunek mam do czasu wolnego. A to może będą dawać mieszkania? No, nie. No tak. Widzi pani, buduje człowiek to miasto całymi latami, a prawa do mieszkania czy do meldunku to nie ma. A taki cwaniak jeden z drugim, co to chwali się, że po wojnie roboty jeszcze nie tknął, to on tutejszy obywatel. Jeszcze mnie od zieleniaka wymyśla, że to ja niby ze wsi. A ja się pytam, kto tu większy obywatel? Ja czy on? Tak. Tak, rozumiem pana. My nie mamy niestety możliwości przydzielania mieszkań. Ale może właśnie te dane, które zbieramy, mogą się kiedyś przydać. No i na co ci mieszkanie, stary? Z kim tam będziesz w tysiąca lupał? A mały to już na pewno do ciebie nie przyjdzie. Kto to jest mały? Mały? Mały to Julek, ten od tych książek, ten co miał wypadek, najmłodszy tu między nimi. I latami, bo najkrócej tu jest. A proszę pana... Ale mały chciał się kształcić na technika. Bardzo przepraszam, ja jestem nieczasowa. Gdyby pani coś chciała, to ja siebie... Dobrze, dziękuję. No? Więc mały chciał się kształcić na technika. Tak. I no, ale w tym harmidrze, co on mógł zrobić, to zarzucił. Zrobił się jakiś dziki, wziął i skoczył pod samochód. Samobójstwo? Nie, tam. Niech go pani nie słucha, panienko. Wie pani, jak my go tu nazywamy? Nijaki. Bo gada nieraz po nijakiemu. A co, nieprawda? On miał dosyć tych waszych kart. Stróżowi dawał zawsze pieniądze na papierosy albo na piwo, żeby za niego grał. Bo sam wolał nos książki. Gdyby nie wy, to dawno... No to jak z tym badaniem? Jak już co ma być, to niech będzie, proszę pani, bo my tu niedługo zbieramy się na budowę. No właśnie. Który z panów chciałby pierwszy ze mną porozmawiać? No, z panią porozmawiać to może ja. No dobrze.
To jest ankieta. Aha. I w niej są pytania dla panów przygotowane. Właśnie chcielibyśmy dowiedzieć się dzięki tym pytaniom. Od jak dawna mieszka w hotelu? Pół roku, rok, dwa lata, ponad dwa. Niech pani napisze ponad dwa. Grubo ponad dwa lata. Teraz. Tak. Nie. No tak czy nie? Nie. Kawaler? Tak. Pracuje pan na budowie? Tak. Teraz mi chodzi o tak zwany czas wolny. Proszę, niech mi pan powie, gdzie, jak spędza święta, soboty, niedzielę, no w ogóle chwile wolne od pracy. Tak. Co tak? Aha, to już mam... Teraz nie mówić tak albo nie. Oczywiście, niech pan to jakoś rozszerzy. Chodzi mi o pana kontakty towarzyskie. No, gruby, nijaki, stary. Stary, gruby, nijaki. I nijaki, gruby, stary. Jeszcze stróż. O ile ja się orientuję, to pan wymienił przezwiska mieszkańców tego hotelu. Tak. Tak, a mnie chodzi o coś innego. Chodzi mi o jakieś inne kontakty. Też co? Raz dostałem w mordę od jednego krakusa. Podpuścili go na mnie. Powiedzieli, że jestem z Warszawy. To grzech? Grzech. Bo warszawiacy mówią o krakusach, że oni nigdy nie robili żadnych powstań. Proszę pana, czy mógłby mi pan powiedzieć, czy się pan kontaktuje z ludźmi spoza hotelu, spoza miejsca pracy? Tak. Drugi raz dostałem w mordę na zabawie, jak zatańczyłem z warszawianką. Nie rozumiemy się. Ja się chciałam pana zapytać... Jak my się mamy rozumieć, proszę pani? Co pani chce zrozumieć? Mieszka sobie pani w tym pięknym mieście, u mamusi, u tatusia. Uczy się pani na wyższej szkole. To co... Jak pani chce tu coś zrozumieć? Pani chwilę poczeka, oni zaraz przyjdą. Chcę pani posłucha. Dama krajc, para na parę, dupek żołędny. Fajne. Ja piać z powrotem. Dama krajc, para na parę, tak, dupek tak, tak, żołędny. Biją, terroryzują, zmuszają do hazardu. Nic, tylko skoczyć pod samochód. Hm? A co? Jakbym pani powiedział, że miałem tego wszystkiego dosyć i chciałem ze sobą skończyć, to co pani zrobi? Stawi pani krzyżyk w tej swojej ankiecie. W której rubryczce? Przecież mówiłam panu, że nie musi pan odpowiadać na wszystkie pytania. W tym pokoju jeszcze nigdy nie było takiej dziewczyny jak pani. Może by warto jeszcze raz spróbować skoczyć pod ten samochód, żeby pani częściej przychodziła. Nie przyszłam tu z powodu pańskiego wypadku. Jest to drugi hotel, w którym przeprowadzam ankietę. Musiała pani to powiedzieć. Chyba ma pan jakieś koleżanki. O, to jest pytanie dla mnie. Powinna pani to zapisać w rubryce dziewczyny, tak? Koleżanki nie. Tylko,
Że pani pewnie nie wie, co to są dziewczyny i czym się różnią od koleżanek. Teraz już wiem, dlaczego wpadł pan pod samochód. Po prostu przechodził pan przez ulicę, patrząc na czubek własnego nosa. Ma pani chłopca? Przepraszam pana, ale to ja przeprowadzam ankietę. No co mnie pani ankieta? Co ja jestem? Wirus? Pod mikroskopem, żeby mnie pani opisywała. Mogę pani powiedzieć parę słów w rozmowie. Jak to ma być tak, że tylko ja to przepraszamy remanem? Dobrze, mam chłopca. Student? Politechnika, 4. rok. Przystojny. No, bardzo przystojny. A co pan myśli, nie stać mnie na fajnego chłopaka, czy co? Żyjecie ze sobą, co? No nie mówię, żeby tak regularnie, jak mąż z żoną. Ale jak się trafi okazja, to nie przepuścicie. To co to za robota, proszę pani? Pani się pewnie denerwuje, że za chwilę ktoś wejdzie, on się spieszy. Aha, koniec ankietowania. Ciekawe, dlaczego pan to mówi? Jest pan przecież inteligentnym chłopcem. A gdzie jest pani inteligencja? Przychodzi pani do faceta, co leży w tej dziurze śmierdzącej zapotniałymi gumiakami z pytaniem. Co pan robi w sobotę, a co w niedzielę, a co po pracy? Rżnę w tysiąca, proszę pani studentki. I w niedzielę, i w sobotę, i w dzień, i w nocy, i we śnie. Dobra, dobra, zaraz, no. A co robimy dalej? Do chałupy by pora, nie? Zostaw trochę Kulasowi, bo budy na drugi raz nie wynajmie. Dobra, tyle mu wystarczy. A. Do chałupy. No to lecimy. To mi powiedział, że jestem podobna do takiej jednej aktorki. Myśmy też kupili. Dopiero teraz, dlatego, bo nauczycielka mówiła, że dzieci z tych domów, gdzie jest telewizor, to się gorzej uczą i trzeba było zaczekać, aż wyrosną. Kogo pan uważa? Ja kogo? Takiej jednej kobietki, podobnej trochę do pani. Nawet tak mi się zdaje, że to chyba pani. A jak się nazywa? A jak się nazywa? Ty pamiętasz, jak się nazywa? Tak jakoś, no wiesz... Tak, tak. Wiedziałem. Od Grochu coś, nie? Grocholska? O! To ja. Pani? A nie mieszka tu jakaś druga pani Grocholska? Nie, w tej kamienicy to tylko ja się tak nazywam. Tak, wie pani na pewno? Kto ma wiedzieć? Ja tu mieszkam już 12 lat. Zdaje się, że się panom numery pokręciły. Tak, tak, przepraszamy. No, numery nam się pokręciły. Ty, stary, widziałeś, jak zasunąłem? Aż zgłupiała. Widziałeś? O, Mm.
dzisiaj składam dziś u twoich stóp. No, słoń. No. Dama słońca. Dama, to ja po swojemu top na babę. A jej trąfem. A się nachapał. A nachapał się, trąf raz, trąf dwa, trąf trzy i o... A, tysiąc. Widzisz, jak nas zakosił? Ja już nie gram, niech kto inny. Co na sieć, czekaj, bulić, co? Bulić. No tak, no tak. No. Ale co tam wyczytujesz, czarne z białego, czy białe z czarnego? Obróciłbyś z kolegami raz. No. Chory jestem. Chory. Jak jesteś chory, to postaw piwo. Przyjdzie stróż i zagra za cię jak zawsze, nie? Masz grać, to stawiaj ty. Stary wygrał, to niech załatwia stróża. Ty nijaki. Grad idzie, sałatę ci wybije. Ja już tyle przegrałem, to już więcej niż pół dniówki mojego robotnika. Gorzej, robotników najmuje. Gnąć tak jak na zbity pysk, bracie, z państwowej roboty. Tu się żre, tam się doi, tak? Ale... Ty kulaczka morda. Co ja? Ja, bracie, jestem większy miastowy może jak wy. Już mój dziadek więcej z miasta żył jak ze wsi. Karki lutować, karki, już no to co? Ojciec miał plac na Służewcu. I żeby nie wojna i nie ten twój socjalist, co nam plac odebrał, to byłbym dziś, bracie, obywatel stołecznego miasta Warszawy, jak nic. Ale burmistrz. Co? No i tak jestem lepszy od was. Mam gdzie pójść w niedzielę? Mam. I przenocować mogę. A raniuśko, bracie, elegancko pod krawatem do roboty, jak ze swojej chałupy. Zabrałbyś nas kiedy gruby do tej swojej siostry. A, chciałbyś. No, basza postawimy, kwiatki jej wetkniemy. Co tam dla niej kwiatki? Ona kwiatkami to cię zasypać może. No zabiorę was kiedy. Wybierzemy się we czwórkę. Mówię wam, tyle miała naszykowane tamtej niedzieli, cośmy... Tak. A on się akurat pod samochód wybrał. No może wola pod koła, jeżeli na nią. Bo dęty frajer. Ogrodnictwo ma, forsy jak lodu. Meldunek stale byś przy niej dostał jako mąż. A ty przy nim, nie? Siostrunia mądra ludzia. Zamknij się tam. Ona jest bardzo dobra. No widzisz, miałbyś u niej jak w raju, bracie. Tyle razy ci mówiłem, wybij sobie to z głowy. No. Do szpitala chodziła, żarcie ci przynosiła. No. Nie prosiłem. Ale żarłeś, aż ci się uszy trzęsły. Mówię, że nie prosiłem. Och ty. Bo mnie skoro. Marańcze kupowała. Też nie prosiłem. Ale to czy nawóz? Co to za? Co gnojasz? Co to za? No i co? No i co? No i co? No i co? W porządku. Co? Tysiąc razy mówiłam, jeżeli jeszcze raz taka burda się powtórzy, z hotelu wyrzucę. No i co? Posprzątać to. Posprzątać to. No i co? Robił? No. Sam. A on co? Jeszcze w gipsie? Nie, przedwczoraj mu zdjęli, ale oszczędzę nogi, póki się nie rozchodzi. Myślisz, że jakbyś go przywiózł taksówką, to byś stracił? Wybieram się do miasta, wiesz? Tak, to pasuje, po to przyjechałem, żeby cię zabrać. On jest sam w hotelu, rozumiesz? Sam w całym budynku. W taką niedzielę to się można urwać. Człowiek by się z diabłem pokumał. Jakby tylko chciał z nim być. Dziękuję, ale do diabła to się jeszcze nie czuję podobna, wiesz? Rozmawialiśmy z nim o tobie, wiesz? Chwalił cię. Tak? A co mówił? No mówił, że jesteś ładna i dobra. Ładna i co? No i dobra. Przecie chodziłaś do niego do szpitala, przynosiłaś mu różności, jak ci radziłem. Mnie to umiałeś przehandlować temu staremu chrzanowi, co? A z nim ci nie idzie. Przyjeżdżasz tu, chlasz mój jarzębiak, ale jego ani razu nie przywiozłeś. Jakby tu przyjechał, to by mu się spodobało. Ech, co ty widzisz w tym szczeniaku? Mogłabyś mieć lepszego od niego, jakbyś chciała. A ja bynajmniej chcę jego. Młodszy od ciebie o 10 lat.
Co on tam wie? Miał mnie dziad starszy o srebrne wesele, to ja mogę mieć młodszego o dziesiątkę, nie? Stać mnie na to. Najlepsze lata przetraciłam z tym starym niedołęgą. To teraz muszę nadrabiać i nadrobię. Wysiu, daliście mnie, przehandlowali, żeby się samym rozpierać w chałupie? To czego tam nie mieszkasz? Czego się pętasz koło mnie, co? Nie zamelduję cię w Warszawie, nawet nie możesz o tym śnić. Przy twoim fachu nie dasz rady bez chłopa. Nie bój się, chłop będzie mój mąż, zapnij. Będziesz czekała na małego, to przetracisz na robotniku wszystko, co ci stary zostawił. To przetracę, a ciebie tu nie wpuszczę. Dosyć mam twoich bachorów i twojej Baśki. Raz mnie wykantowaliście, to wystarczy. A mały mówi, że jesteś lepszy ode mnie. Kiedyś mi powiedział, ty gruby, skąd do ciebie taka porządna siostra? Jakby wiedział, jaka jesteś naprawdę, to by pryskał od ciebie do swojej wiochy jak cholera. Właściwie to miałam iść do kina. To ty mówisz, że on teraz jest sam w hotelu? Mhm. Babski? Ta. Był, ale go nie ma. Już rok jak go skasowali. Po co nam tych wsiowych? Bo co? Zrobili swoje, niech idą skąd przyszli. Może go gdzieś przenieśli? Nie. Skasowali, mówię przecież. Panie, co pan robi? Nie widzi pan? No, widzę, ale co? Suszę zęby do słońca. Po co? Żeby były zdrowe, to najlepszy sposób na zęby. Dobrze, że przyszłaś. Już bym cię nie znalazł. Szukałeś? Co będziemy robić? Nie wiem. Pójdziemy na świetlicę. Wolałabym do miasta. Jeśli tylko dasz radę. Jak się dowiedziałam o tym twoim wypadku, to od razu przyleciałam. Dzwoniłaś do stróża? No,
Nieraz telefonowałam, żeby się dowiedzieć, czy chociaż żyjesz. Nikt mi nic nie mówił o tych telefonach. A jakby... jakby ci powiedział, to co? Co byś zrobił, żeby... Chodźmy gdzieś. Do kina albo do kawiarni, gdzie chcesz. Jest! Hej! Cieszę się, że już wyzdrowiałeś. Co? Nie moja zasługa. Dlaczego? Nie poszedłbyś z nami do kina? Grają film kowbojski. Co? Kowbojski. Dzisiaj nie mogę. Czemu? Ja wiem. Nie mogę. Rozumiem. No, to nie będziemy przeszkadzać. Do miłego. Wpadnij do mnie koniecznie. Tak. Kto to był? Siostra. Rudego. Dobrze rozpędził, to ją mógł przeskoczyć. Rzeka. Wyschła? Nie. Dlaczego? No bo powiedziałeś, że była. Jakiej tu nie ma. Ale jakbyś tam pojechał, to byś zobaczył, że ta rzeczka jest. Tak. Tylko ja tam nie pojadę. Dlaczego? Dlaczego ty nie wracasz? Ja to ja. A ja to ja. Miałem tam... dziewczyna. Powiedziała, że wyjdzie za mnie, jak się wyuczę na coś takiego, żebym się mógł zaczepić w mieście, żebym ją ściągnąć też. I to w żadnym innym, tylko w Warszawie. Przyjechałem, zacząłem się uczyć. Tylko, że jej było za długo czekać. Wyszła ta zootechnika. Ty przerwałeś naukę. Nie dlatego. Zresztą może trochę dlatego. To nic. To będzie pokój. Taki największy w całym domu. Gdzie się wszyscy zbierają i gdzie się przyjmuje gości. Dawniej to nazywano salon, ale moja znajoma, u której mieszkam. Mieszkasz prywatnie? Tak. Wynajęłam pokój, kiedy skasowali hutę. Ta znajoma nazywa ten pokój po angielsku living room. To znaczy miejsce, gdzie się żyje. Miejsce, gdzie się żyje? Julek. Wiesz, to jest nasz dom. Nasz. To znaczy, może być nasz. Nie wiedziałeś, że ja mam ciotkę za granicą? A właściwie nie ciotkę, tylko matkę. Ona nie była całkiem jak się należy, bo...
Miała mnie jako pannę. Tak mówi moja matka, a właściwie ciotka, ta, co mnie wychowała. Bo moja matka zostawiła mnie u niej, jak tylko mogła wyjechać za granicę. Wyjechała z jednym Grekiem. Z Grekiem? Tak. Z Grekiem. Ona była bardzo piękna. Piękniejsza niż Claudia Cardinale. On miał hotel, teraz umarł i wszystko zostawił mojej matce. I wtedy ona sobie przypomniała, że ma córkę. Zaczęła mi przysyłać dolary. Powiedziała, żebym sobie wybudowała willę. Taką najpiękniejszą, jaką można. I przysyłała, i przysyłała. I pozwolili ci budować bez meldunku? Za dolar. I wtedy ja zaczęłam szukać miejsca. Szukałam i szukałam i wybrałam tutaj. A wiesz dlaczego? Bo myślałam, że będziesz lubił patrzeć, jak statki płyną po rzece. O mnie myślałaś? Tak. Ciągle jesteś smutny. Martwi cię, że to są takie pieniądze? Nie. Nie martw się. Moja ciotka mówi, że nawet w kościele nie pytają, skąd pochodzą pieniądze z tacy. Chodźmy na górę. Pokażę ci naszą sypialnię. Będziemy się całować. Będziemy się całować. Co wy tu robicie? Co? Co? Nic, oglądamy. Tutaj nie ma co oglądać. Bo budowla jak budowla. Papierosika pan nie ma przypadkiem, co? Ma. A, bo człowiek tu sam siedzi, nudno i ciągle by palił papierosy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A dlaczego niby państwo się interesują tym domem? Bo to jest nasz dom. Nie może być. A. A, no to co innego. No to teraz to ja rozumiem, no. Wszystko jest w porządku. Nie kradną, pilnuje się, prawda? Tak. No fajnie, niech pan pilnuje dalej. Proszę. O, dziękuję bardzo, dziękuję. Zajdź pan tu, kiedy to porozmawiamy sobie, co? Dobra, zajdę, tak. Panie widzenia. Młody, że też ja od razu nie poznałem, że pan jest podobny do ojca jak dwie krople. Tatuś często tutaj przychodzi. Niech pan powie, że wszystko jest w porządku. Ha, jak dwie krople. Wykapany tatuś, nie? Do widzenia. Pół roku za tym łaziłem. A jak wszedłem do sklepu? Nie ma. Kiedy będą? Nie wiem. A są. Nie widziałeś nożku? Ogrodnik. Wróć te swoje nożyczki i chodź grać. A co to, mus? Mus, nie mus. Ale gadajmy tak. Jak wygrasz? Stawiasz wszystkim piwo. Jedziemy w najbliższą sobotę do ciebie. Murujemy chalupę aż furczy. A jak przegrasz, też stawiasz piwo. Na czym pisać? Jak to na czym? To nie wiesz, gdzie u nas w pokoju papier leży? Ja tam nie chcę do jego papieru.
Ale z was to są. Czego ci żal? Jakim? Czego? Tych bazgrołów? Przecie to i tak nic z tego. Nie na jego głowę. Czym prędzej się spostrzeże, gdzie jest tylko miejsce, tym lepiej. Tu mam się ciego, żeby wyżej od was nie wyskoczy. A ty gruby pierwszy. Chcesz go zgnoić. Nie, tam trujesz. Co z tej nauki? Ty nijaki, ale ty musisz mieć kogo w rządzie. Że ci jeziora akurat zrobili tam, gdzie ta twoja malorolna chalupa stoi, no? Ale ile wystawi? No? Letników będzie cykał, rudasy składał na kupę. No i co z tymi twoimi winogronami? Sadzisz? No jak? A. Polewam do słońca. A. Na morze dobrej ziemi. I puszczę winogron. Czarne. Czarne. Graj, graj. Winogrona, banany, cytryny, moje, moje. A nie te nas. A. Cytryny. Ajojo, ajojo. No. Cytrynkę gorąco. Ajo śpię, a ona mnie trącą. Ajojo, 80. Chłopcy, to z ankietami idzie. Śpimy. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. O, przepraszam. Czy zastałam małego? A duży się nie przyda? Zabrałbym panią, wiem, na kawę. Lubi pan kawiarnię? Nie. Tylko chciałbym raz pójść z kimś takim, kto tu jest, no, u siebie. Wie pan, normalnie. Usiąść, wypić kawę, pogadać, potem wziąć numerek, płaszcz z szatni. Już. Jak to jest? Jest pan 3 lata w Warszawie, no i co? Nie ma pan żadnych znajomych w mieście? Wie pani, że ja jeszcze nigdy nie widziałem żadnego warszawskiego mieszkania? Wczoraj myślałem, że już mi się uda. Majster mnie posłał do domu po jakieś papiery czy co. Idę po schodach, pukam, otwiera żona. Pan tu zaczeka. Pras drzwi przed nosem. O. Znajomy. Jak można mieć znajomych, jak się nie ma domu? Hotel to jest dom? Wie pan, nigdy nie był tak pomyślany. To jest okres przejściowy. Ludzie przyjeżdżają, popracują, odjeżdżają. A jak ktoś nie chce odjeżdżać, jak tu pracuje, tu siedzi parę lat, tu chce żyć. Dlaczego nie może mieć szansy? Tylko przez ożenę? To też nie jest takie proste. Dziewczyny się wcale nie palą do tych hotelowych. Wie pani, jak o nas mówią? Orły mazowieckie. No i tego wszystkiego nie ma w tych pani ankietach. Dlaczego? Mogę dzisiaj z panem iść na kawę. Umówiłam się z asystentem. Ale jak pan zadzwoni, to możemy iść pojutrze. Ma pani telefon? No, mam telefon, mam adres, nazwisko, imię, nawet 2. Natalia Ewa. Pani wie, co pani robi? Daję panu tylko numer telefonu. Mój chłopak na pewno nie będzie o to zazdrosny.
Halo! Czy mogę prosić Natalię? Dopiero co wyszła. To ty, Wojtek? Tak. Wyszła przed chwilą. Kazała ci powiedzieć, że wieczorem będzie w Hybrydach. Dziękuję. Co łazisz po cudzej szafie? Przecie otwarta. Ale baba. No, rwij, na co czekasz? Rwij. Co to? Polokokta. A po co? Napój gazowany, słodzony z dodatkiem naturalnych substancji słodowo-aromatycznych. Barwiony, ekstra 9. Ale... No? Powiedz, jak to jest, jak się skacze pod samochód. Przykrzy ci się, jedź do syna. A po co? Jeżdżam, odjeżdżam. Jak się nie ma swojego stałego miejsca, to w końcu nie wiadomo, skąd się odjeżdża, dokąd się przyjeżdża, po co się przyjeżdża. Aż tu nagle przychodzi taki dzień i już się wie. Co się wie, co się wie. Albo ty wiesz, czemuś przestał grać w karty? Albo czemu się postawiłeś grubemu i nie dałeś się zaciągnąć do jego siostry? Wiem, wiem. Tylko, że ja się postawiłem sobie, nie grubemu. I co z tego? Odmieniło się coś? Tyle, żeś przed tym laził od budki do budki z piwem, a teraz od budki do budki z telefonem. A co ty wszystko do mnie przymierzasz? Tak ci się zdaje. Tak samo jak i grubemu się zdaje, że już wlazł jedną nogą do tego miasta. A ja ci powiem, że ja najprędzej tu wlazę. Chociaż nie mam siostry, badylarki i twoich 20 paru lat. Poza te stróża dostaję. Pewnie za papieros i za piwo. A gdzie mnie będzie lepiej? Będę robił to, co lubię, jeszcze mi za to zapłacą. Party u ambasadora. No właśnie.
Do teatru? Nie. To takie nudne. No to może innym razem. Nie, nie ma. No nie ma. Kazał powiedzieć, że go nie ma. Politechnika. Który? Co który? Na rok. Zapomniałem. Dalej snuje się balada, też zwyczajnie tak. Już północ do okna się skrada. Milczy jednak zegar stary, nienormalny. Tak, i tylko pada deszcz jak padał. A w pokoju cicho cyt, nie rozmawia nic. Przestał nawet stary duch swoje stuku puk. Tylko północ deszczu brodzi, tylko świszcze wiatr i skaczą cienie po ogrodzie. Mieszkasz w akademiku? Tak, w akademiku. A jak kończy się balada, najzwyczajniej też za oknem już świt blady wstawa. Powiedziałem, że panią znam przy wejściu. Ciebie! Co? Mów mi ty! No, że cię znam, bo mnie nie chcieli wpuścić. Fajno się bawisz? Świerszcz, ani świerszcza ćwierć. Nie przebiegła nawet mysz w tej najgłębszej cisz. Co się za tą ciszą kryło, mogę zdradzić wam. W pokoju nikogo nie było. Daj, 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 daj. W ogóle nikogo nie było. Będzie! Szanowanie mnie przeszło.
Tego? Tu na sagę? Zleciało, szybko, anim się obejrzał. Niejako. Odczepić wam drzwi? Będzie lało. No. Na co czekasz, mały? Na pogodę. Bo mnie noga rwie. Na zmianę! Mnie też rwie. Przyjrzam. O, to mogę teraz być za wicherka, nie? No. Co to powiedz, że ja robię na noc? Zrozum, nie mam nic przeciwko temu chłopakowi, chociaż uważam, że zapraszanie go do domu to już pewna przesada. Ale sama z nim nie zostaniesz. Co ty, mamo, myślisz, że co, że nie... Nie chodzi o to, co ty myślisz, tylko o to, co on. Nie wiesz, gdzie podział się mój sweter? Ty nie rzuciłeś go na uszy. Chcesz, żeby chłopak roił sobie coś na twój temat? To ty sobie ciągle coś roisz na mój temat. Przesadzasz jak zwykle. Nata, spokojniej, proszę, spokojniej. Magda, nigdzie go nie ma, jak Boga kocham. No. Bo zawsze gdzieś wetkniesz, a potem przewracasz dom do góry nogami. No zobacz, no może pod łóżkiem. Albo nic nie rozumiecie. Przecież opowiadałam wam o nim. Mówiłam, że jest tu 3 lata, jeszcze nigdy nie przekroczył progu żadnego warszawskiego mieszkania. No a dla niego to jest ważne, to jest najważniejsze, żeby być gdzieś zaproszonym, przyjętym.
Sam mówiłeś, że mógłbyś mu pomóc. Że mógłbyś go wziąć do siebie, gdzie są jakieś większe możliwości adaptacji. Na zdrowy rozum nic by się nie stało, gdybym porozmawiał z nim na przykład we wtorek. No ja się z nim dziś umówiłem. To weź drugi. Nie lubię. A wiedząc, jaki jest zakompleksiony, to ja nie mogę się tak zabrać, jak gdyby nigdy nic. No to napisz list, przeproś, wytłumacz i poproś, żeby skontaktował się z tobą w przyszłym tygodniu. Chociażby w poniedziałek Ania może mu oddać list. Nie o to chodzi, mam. Ale on to na pewno zrozumie. Przecież może wypaść coś niespodziewanego ojcu, tobie albo wszystkim naraz. No. Może to on. Och, byłoby najlepiej. Dzień dobry. Co jeszcze? Wojtek, skąd się wziąłeś? Leciała ciężarówka z naszej budowy do Warszawy, to wskoczyłem jak stałem. Bez piżamy, szczotki do zębów. Grzmieliśmy na całego. Gaz do dechy, bo się bałem, że wyfruniecie z miasta, zanim przyjadę i widzę, że mało brakowało. Dużo masz czasu? Tylko doba. Jutro muszę lecieć z powrotem. Jak praktyka? A, do bani. Jak się nie ma określonych obowiązków, człowiek się obija, udaje, że coś robi i to jest bardziej wyczerpujące niż najgorsza choroba. Gotowa? Właśnie, Wojtek, chciałam ci powiedzieć, że... Dobrze, powiesz mi w drodze. Ale chciałam ci powiedzieć... Dobra, pospiesz się! Gdzie był? Przyspokojnie. Dziękuję ci. Proszę. Panie. Jak Boga kocham, jeszcze nie gotowa? No czekaj, już... Co to za list? Już kończę. Właśnie o tym chciałam ci powiedzieć. Ankietowałam ostatnio hotel robotniczy i poznałam tam bardzo fajnego chłopaka. Bardzo interesujący, ale opowiem ci w drodze. Ty? Wejdź. No wchodź, nie bój się, ich nie ma. Skąd miałeś adres? Kogo nie ma? Starych, wyjechali z córką. Szedłeś wtedy za mną? Gdzie wyjechali? Jak zawsze w sobotę na weekend. A co ciebie to obchodzi? Fajnie cię podszedłem, nie? No. Oni na pewno nie wrócą? Nie, dopiero jutro o 5:00. Wszyscy? A co wszyscy? Znaczy wszyscy nie wrócą. No. A dlaczego ty się tak dopytujesz? Zapraszałaś mnie w niedzielę, to jestem. Gdzie jest ten twój pokój? Mój pokój. Mój pokój to taka straszna dziura. Ale wiesz co? Musi nam wystarczyć, dopóki my sobie nie wybudujemy tej willi. Tak. I co? Już się nie śmiejesz? Nie, już nie. Bo to jest to... Jak to się nazywa? Living room. Living room. Fajnie, że przyszedłeś, bo ja sobie akurat popłakałam. Że nie masz takiej ciotki z dolarami, co? Jak sobie pomyślałam, że przede mną sobota i niedziela, to... Nieraz do mnie dzwoniłaś w sobotę. Tak. A ty kazałeś mówić, że cię nie ma. Dzisiaj przyszedłeś... Bo nie miałeś się gdzie podziać. Ale to nic, Julek. Dopóki nie wyjdę za mąż za tego swojego majstra, to możesz zawsze przychodzić. Wiesz? Zawsze, kiedy ich nie ma, przychodź, co? Tyle naszego. On jest z miasta? Kto? Ten twój majster. Pewnie. Inaczej bym w ogóle na niego nie spojrzała. A najbardziej to ja bym chciała, żeby... A gdyby chociaż jedno z nas było z miasta. Podchodzi pod 40, ale nie wygląda na tyle. A wczoraj to mi mówił, żebym przyszła do niego w niedzielę, bo jest sam, bo go żona odeszła.
I jakby się okazało, że mu będę fizycznie odpowiadać, to by się ze mną ożenił. Domek ma? Nie, mieszkanie. Szkoda, że nie ma domku. Szkoda. Chodźmy stąd. Chcesz, żebyśmy wyszli? Nie. Tylko tu jest pewnie więcej takich pokoi, co? To my se znajdziemy taki, żeby nam w nim było bardzo dobrze. Ej, nie śmieć. Taki jak sypialnia w naszej willi, tak? Tak. Pierwszoklaśnie. I nie mów pierwszoklaśnie. Mów tak, jak mówi twoja pani. Pani? Co ty myślisz, Julek, że ja co? Dobra. Gospodyni. Living room. Masz jeszcze więcej takich słów? Pewnie. Weekend. Camping. Koktajl. Gin. Whisky. Bridge. Sleeping, western, cowboy, twist, long play. Nastawimy long playa? Akurat to grała, jak starzy zaczęli ją namawiać, żeby z nimi pojechała. Namawiać? No, miał przyjść jakiś jej znajomy do ojca po protegę czy tam po posadę. Natalia się z nim umówiła. A matka zaczęła krzyczeć, nie macie się kiedy umawiać, tylko w sobotę. I potem zjawił się jej chłopak, narzeczony Natalii. I pojechali. Na weekend. Na weekend. Ale to się dobrze złożyło, nie? Aha. A on? No. To jej chłopak. Nie. Ten, co miał przyjść, był? Nie, jeszcze nie. Julek? Ty nie widziałeś nikogo na schodach, jak dzwoniłeś? Nie. Bo on miał przyjść o tej godzinie, o której ty przyszedłeś. Ty ją znasz? Może się spóźni. Przyniosę coś do picia. Cię przepraszam, ale przyjechał z praktyki mój chłopak i starzy zabrali nas pod terrorem do jakiejś nudnej rodziny. Nie gniewaj się i koniecznie zadzwoń w poniedziałek. Zorganizujemy to, co miało być dzisiaj. Zdrawiam cię, Natalia. Zwariowałeś? Nie. Piszę. Po angielsku. Po jej papierach? Przecież to się nie wymarzy. Tak. Na pewno się... Co ty robisz? Nie wymarzy. Po co?
Puść! Po co? Bo chcę! A jak ona się będzie pytała, co ja jej powiem, że nie wiem, kto to zrobił? Tak! Albo możesz jej powiedzieć, że to popisał twój chłopak. Mój chłopak? Tak. Możesz jej powiedzieć, że był taki bezczelny i że nigdzie się z tobą nie chciał kochać, tylko tu, w jej pokoju. Czego? Co? Nie chcesz się ze mną kochać? Dlaczego? Dlaczego? Przecież mówiłaś tyle o tej swojej sypialni, w tej willi, nie? Mówiłaś, prawda? Chciałaś przecież. Chciałam, ale nie tak. A jak? Myślałam przynajmniej, że powiesz, że mnie lubisz. Ja cię lubię. Bardzo cię lubię. Puść! Wynoś się! Ruby, jesteś okropnie mądry, nie? Cwaniak jesteś. Już przed wojną miałeś plac w Warszawie. Wiesz, co to jest za facet? Martin Eden. Co nie tam jakiś... ten... Co ty robisz? Jadę. A robota? Roboty nigdzie nie brak. Tam, gdzie jadę, też będzie dosyć. Jakżeż to tak? Przez te wszystkie lata ani razu, a teraz raptem? I nawet się nie opowiada? Do swoich.
Do swoich wraca. Co? Jak to tak? Co tobie się zdaje, że to takie proste? Zabrać się i pojechać? A co w domu powiesz? Z czym się pokażesz tej, co to wystawiła cię do wiatru? Że gdzie te domy, gdzie te samochody, co? Tak, racja. Tylko, że ja nie jadę do swoich. A gdzie? A gdzie? Cześć, stary. Cześć. No ubieraj się, ty. Na co czekasz? Do swoich jedziesz. Mały, do swoich jedziesz, tak? Nie. Nasz leci. Chodź. Właś, na co czekasz? Tato Jurek, czekaj, nie słuchaj. Ja ci muszę coś powiedzieć. Ja ci nakłamałam, ona wyjechała, nie chciała jechać, jej kazali jechać, słyszysz? Zostawiła ci list. Zostawiła list, ja nie dałam ci go już, no nie dałam i koniec. Masz do niej zadzwonić jutro. Masz jutro zadzwonić, koniecznie. Słyszysz? Julek. Słyszysz? Tak, słyszę. Ale...